Zapraszam Cię do wysłuchania trzeciego odcinka moich rozważań na temat natury prawdy. W moich dotychczasowych rozważaniach, jak już zapewne zauważyłaś, obrałem dość nietypowy kierunek. O ile tradycyjnie zagadnienie prawdy omawia się w kontekście czy w obrębie działu filozofii określanego mianem epistemologii, ja spróbowałem ukazać Tobie problem prawdy w znacznie szerszym kontekście. Po pierwsze, najpierw w kontekście jego genezy w antyku, a po drugie, w drugiej części tego nagrania, w kontekście innych działów filozofii, w ten sposób wskazując na to, że problem prawdy prawie nigdy moim zdaniem nie występuje w odosobnieniu, nie jest badany wyłącznie jako problem czysto epistemologiczny. Zanim jednak przejdę do głównego tematu niniejszego, trzeciego już odcinka moich rozważań, zatrzymajmy się jeszcze chwilę przy tejże epistemologii. W jednym z poprzednich odcinków wspomniałem o tym, że na gruncie klasycznej epistemologii wypracowano co najmniej sześć znaczących koncepcji prawdy. Wymienię je teraz krótko. Po pierwsze, mamy zatem wspominaną tutaj już klasyczną, wywodzącą się od Arystotelesa definicję prawdy, którą współcześnie określa się także mianem definicji czy koncepcji referencyjnej. Najkrócej rzecz ujmując, definicja ta mówi o tym, że prawda jest to zgodność, pewna zgodnościowa relacja, jaka zachodzi między sądem, stwierdzeniem, jakie wypowiadamy, a rzeczywistością, a więc, że wypowiadamy to, co w istocie, w rzeczywistości zachodzi. I to jest klasyczna definicja prawdy. Po drugie, mamy pragmatyczną definicję prawdy, która powstała w wieku XX. Jej autorami są filozofowie pragmatyczni, nurtu pragmatycznego amerykańskiego, tacy jak Charles Sanders Peirce czy William James. Na gruncie tej teorii głosi się ogólnie mniej więcej tyle, że prawdziwość jakiegoś stwierdzenia to zbiór jego praktycznych zastosowań. Między innymi Fryderyk Nietzsche stał na takim stanowisku, kiedy głosił, że nie chodzi o zgodność z rzeczywistością naszych twierdzeń, ale o to, jaką korzyść adaptacyjną i w rozumieniu świata dzięki danemu twierdzeniu zyskujemy. Trzecia teoria prawdy, trzecia koncepcja prawdy nosi miano koncepcji koherencyjnej, w której podkreśla się, że prawda to jest pewna całość, a nie pojedynczy sąd. I dużo większe znaczenie w rozumieniu natury prawdy powinniśmy przywiązywać do relacji, jaka zachodzi między wypowiadanymi przez nas stwierdzeniami. Prawda jest to koherencja czy spójność między wszystkimi naszymi stwierdzeniami, które wypowiadamy na temat rzeczywistości. Niektórzy ten rodzaj prawdy wywodzą aż od Sokratesa, ten rodzaj rozumienia prawdy wywodzą aż od Sokratesa, mianowicie w ten sposób, że pokazują, iż taka intuicja na temat prawdy leży u podstaw sokratejskiej praktyki, albowiem w praktyce zaś Sokrates dążył do tego, żeby wykazać sprzeczność, a zatem niespójność między dwoma różnymi twierdzeniami, które głosi jakaś osoba. Następna koncepcja prawdy autorstwa Alfreda Tarskiego, polskiego filozofa, który tuż przed II wojną światową wyemigrował do Ameryki i tam rozwijał swoją karierę jako logik i semiotyk. On sformułował koncepcję prawdy dość złożoną, ale opierającą się na bardzo prostym założeniu. On mianowicie twierdzi, że prawda jakiegoś stwierdzenia to jest odniesienie danej wypowiedzi do językowego metapoziomu. Żeby zrozumieć, o co chodzi w prawdzie, musimy sobie wyobrazić czy przyjąć rozumienie języka każdego jako składającego się z dwóch poziomów. Tak jak mamy poziom wypowiedzi i poziom reguł gramatycznych wypowiedzi, w ten sam sposób
wymogi na temat dotyczące prawdziwości jakiegoś stwierdzenia są to wymogi z drugiego poziomu języka, z metapoziomu języka. Tak jak możemy powiedzieć, że jakieś stwierdzenie ma charakter dopełniacza, podobnie też jakieś stwierdzenie może mieć charakter prawdziwościowy, gdzie ta prawdziwość stwierdzenia to jest pewnego rodzaju językowa konwencja, którą w danym układzie przyjmujemy. Z badań Tarskiego wyewoluowały następnie dwa kolejne stanowiska formułowane na gruncie zachodniej epistemologii. Pierwsze stanowisko, a bardziej powiedzmy jest to grupa różnych stanowisk, na wspólne określenie których używa się sformułowania deflacyjna teoria prawdy. W największym skrócie rzecz ujmując, powiemy, że deflacyjna teoria prawdy zakłada, że prawda jest synonimem słowa jest. Jeżeli twierdzimy, że coś jest w świecie, to czasami zamieniamy termin jest terminem prawda. Coś jest prawdziwe, to znaczy tyle samo, co coś jest. I inni autorzy stojący na tym stanowisku mówią, że powiedzenie, że jakieś stwierdzenie jest prawdziwe, to tyle samo, co wzięcie go w nawias czy w cudzysłów. Robimy tak wtedy, kiedy jakieś zdanie chcemy wyróżnić i wyodrębnić, a więc określenie prawda jest narzędziem wyodrębniania i wyróżniania pewnych naszych wypowiedzi jako szczególnie dla nas ważnych. Wreszcie ostatnie stanowisko, które chciałem wymienić, to stanowisko pluralistyczne. Coraz częściej współcześnie prezentowane przez filozofów, którzy po prostu chcą za pomocą tego stanowiska powiedzieć, że w zależności od konwencji, którą przyjmiemy, mamy tak naprawdę wiele różnych rodzajów prawd. Weźmy na przykład prawdę różnych dyscyplin nauki. Każda dyscyplina nauki ma swoje własne narzędzia do badania rzeczywistości. W zależności od tego, które narzędzie zastosujemy, to trochę inne efekty uzyskujemy, trochę inaczej nazywamy też to, co nam się przejawia w efekcie tego. W związku z tym najsensowniej jest powiedzieć, że żyjemy w świecie pluralistycznej prawdy, wielu różnych prawd, które bardzo trudno jest ze sobą zestawić, albowiem nie mamy jakiegoś metanarzędzia czy metajęzyka, za pomocą których wszystkie inne prawdy sprowadzamy do wspólnego mianownika. No i teraz spróbujmy sobie postawić filozoficzne pytanie. Jaki wniosek dla nas wynika z tego, że istnieje tak wiele definicji czy ujęć natury prawdy? Może powinniśmy zatoczyć koło i wrócić do tego, o czym mówiłem w pierwszym nagraniu, gdzie wskazywałem na genezę problemu prawdy. Geneza tkwi w pewnym fundamentalnym duchowym zamieszaniu, jakiego doświadcza człowiek, uzmysłowiwszy sobie, że świat, w jakim żyje, że rzeczywistość, która go otacza, jest fundamentalnie dla niego nieprzejrzysta, że przejrzenie jej, odsłonięcie zasłony i spojrzenie za tą zasłonę, żeby zobaczyć istotę rzeczywistości, to, co naprawdę w świecie zachodzi i jak naprawdę w świecie zachodzi, to wymaga pewnego fundamentalnego duchowego wysiłku i prawda jest dopiero efektem tego duchowego wysiłku. O tym mówiłem w pierwszym nagraniu, ale teraz zatoczywszy koło, powiedziawszy o tych różnych kontekstach, w jakich pojawia się prawda i pokazawszy, jak wiele różnych tych ujęć natury prawdy jest, może efektem tej naszej podróży duchowej, poznawczej, która trwa od 2500 lat, jest zatoczenie koła i uzmysłowienie sobie, odkrycie na powrót tego pierwotnego stanu, w którym się znajdujemy, że świat jest po prostu dla nas, dla ludzi, do pewnego, być może bardzo znaczącego stopnia, jakoś dla nas nieprzejrzysty, niezrozumiały. Mamy do dyspozycji cały szereg ujęć i teorii tłumaczących rzeczywistość, ale nie potrafimy ich w satysfakcjonujący sposób uzgodnić ze sobą, tak żebyśmy wiedzieli na pewno, jaka ta rzeczywistość jest. I być może musimy w związku z tym uzbroić się w cierpliwość, a przede wszystkim w pokorę. Z tego powodu w odpowiedzi na tą sytuację i relacjonując fakt
zatoczenia przez naszą kulturę pewnego duchowego koła, chciałem właśnie zwrócić się w tym ostatnim fragmencie mojego nagrania do duchowości i spojrzeć na to, na problem prawdy z punktu widzenia filozofii rozumianej jako praktyka duchowa. W tym celu sięgam do pism i wykładów wybitnego dwudziestowiecznego francuskiego filozofa Michela Foucault, który w dziele pod tytułem Hermeneutyka podmiotu, jest to zapis jego wykładów wygłaszanych na Sorbonie, dzieli się ze słuchaczami następującą refleksją i tu cytuję. Nadajmy miano filozofii owej formie myślenia, które zastanawia się nie tyle nad tym, co jest prawdą, a co fałszem, ile nad tym, co sprawia, że jest i może istnieć coś takiego jak prawda i fałsz, i że możemy je od siebie odróżnić albo i nie. Nazwijmy filozofią formę myśli, która zapytuje o to, co pozwala podmiotowi mieć dostęp do prawdy. Formę myśli, która zmierza do określenia warunków i granic dostępu podmiotu do prawdy. Otóż jeśli coś takiego nazwiemy filozofią, to miano duchowości powinniśmy, jak sądzę, zarezerwować dla badań, praktyk i doświadczeń, dzięki którym podmiot dokonuje na samym sobie przekształceń koniecznych do tego, by zyskać ów dostęp. Nazwijmy zatem duchowością zespół badań, praktyk i doświadczeń, czy będzie to oczyszczenie, asceza, wyrzeczenie, konwersja spojrzenia, czy przemiana egzystencji itd., stanowiących cenę za dostęp do prawdy, do zapłacenia nie przez świadomość, lecz przez podmiot. Podmiot rozpatrywany w samym jego bycie. Otóż duchowość, przynajmniej taka, jaka pojawia się na Zachodzie, ma te właśnie podstawowe cechy. Koniec cytatu. Michel Foucault próbuje nam tutaj zwrócić uwagę, że my w historii filozofii, tej podręcznikowej historii filozofii, takiej, jaką znamy z podręczników XIX i XX-wiecznych, niezasadnie zawęziliśmy zagadnienie prawdy do problemu o charakterze czysto poznawczym, intelektualnym, racjonalnym. Podczas gdy, zdaniem Foucault, problem prawdy od samego początku był problem daleko szerszym. Wyrasta z niego nie tylko epistemologia, filozofia nauki, i w ogóle współczesna nauka jako taka, ale wyrasta z niego także specyficzna zachodnia duchowość. Człowiek antyczny, skonfrontowany z zasadniczą nieprzejrzystością bytu, odkrywa, że aby ta prawda bytu się jakoś przed nim odsłoniła, do tego niezbędna jest pewna duchowa praca. Nie wyłącznie intelektualna praca, ale wewnętrzna przemiana, dzięki której dopiero będę mógł zobaczyć, jak się rzeczy mają. I dopiero ta potrzeba przemiany następnie wygenerowała w antyku cały szereg, czy cały system różnego rodzaju praktyk duchowych, na które wskazuje i które wymienia Michel Foucault, które możemy nazwać duchowością. I co ciekawe, na co też Foucault zwraca uwagę, ślady tych praktyk o charakterze duchowym znajdujemy jeszcze także u wielu filozofów nowożytnych, które w podręcznikach historii filozofii zaliczane są do działu wyłącznie epistemologii, tymczasem autorzy ci praktykują nierzadko bezwiednie praktyki, które klasyfikują się dużo szerzej, właśnie do duchowości. I takimi autorami, na których zwraca Foucault, którzy takie rzeczy robią, są na przykład Kartezjusz i Edmund Husserl. Kartezjusz, tytuł swojego najważniejszego dzieła poświęconego poszukiwaniu natury prawdy i dochodzeniu do tejże prawdy, ten tytuł opatruje terminem medytacja.
co ma zwrócić uwagę czytelnikowi, iż oczekuje on od niego nie wysiłku poznawczego, lecz duchowego. Żeby zobaczyć prawdę, trzeba dokonać pewnej pracy w sobie, polegającej na odcięciu się od świata, a w szczególności na wyrwaniu z siebie całego szeregu naturalnych, wyuczonych przeświadczeń na temat natury rzeczywistości. Jest to praca niebezpieczna, bo usuwając z naszych przeświadczeń pewne fundamentalne założenia na temat natury świata, w pewnym sensie usuwamy grunt, na którym sami stoimy. W tym sensie jest to niebezpieczna praktyka, ale jedyna, zdaniem Kartezjusza, gwarantująca nam dotarcie do prawdy. Podobnym tropem idzie oczywiście wspomniany już tutaj Edmund Husserl, którego projekt fenomenologii nie jest projektem czysto filozoficznym, czysto intelektualnym. Jest to projekt, który wymaga nastawienia o charakterze medytacyjnym. Chciałem to teraz w nietypowy sposób zestawić z innym tekstem, z tekstem zaliczanym do religijnej mistyki. Jego autorem jest mistrz Eckhart. Też będę za chwilę cytował. Punktem odniesienia, który stanowi dla mnie przesłankę do zacytowania mistrza Eckharta, jest występująca u Kartezjusza i u Edmunda Husserla tendencja do unieważnienia, zawieszania, anihilowania jakichś aspektów naszych naturalnych przeświadczeń, tych, które fundują nasze bycie w świecie. Teraz zacytuję fragment pierwszego kazania mistrza Eckharta. Zastrzegam jedno, że tym odpowiednikiem prawdy, którą mamy odkryć w myśleniu mistycznym, jest Bóg. Bóg jest esencją prawdy i żeby napotkać Go w swoim doświadczeniu, musimy dokonać pewnej przemiany wewnętrznej, a właściwie w pewnym sensie coś w sobie unicestwić, albowiem pewne aspekty naszej natury, naszego sposobu postrzegania rzeczywistości blokują nam możliwość dotarcia, zobaczenia tego, co ukryte, a co jest istotą, esencją i prawdą rzeczywistości i jednocześnie Bogiem w ujęciu mistrza Eckharta. Cytuję zatem z pierwszego kazania odrębny fragment. Gdy dusza dotrze do niezmąconego światła, wówczas zapada się w nicość i tak głęboko się w niej zanurza, tak się oddala od swego coś stworzonego, że żadną miarą nie może do niego powrócić własnymi siłami. Bóg swoim niestworzonym bytem podtrzymuje wtedy nicość duszy i utrzymuje ją w swoim własnym czymś. Dusza odważyła się stać nicością i nie może już sama do siebie powrócić. Tak daleko wyszła z siebie, zanim ją Bóg zaczął podtrzymywać. Inaczej być nie może, jak bowiem powiedziałem, cytuję, Jezus wszedł do świątyni i powyrzucał z niej kupujących i sprzedających, innym zaś polecił, usuńcie to stąd. Tak, jeszcze raz powtarzam te słowa, cytuję, Jezus wszedł do świątyni i rzekł, usuńcie to stąd. I usunęli. Nie było tam nikogo, tylko sam Jezus i zaczął przemawiać o to, co naprawdę powinniście wiedzieć. Jeżeli w świątyni, to znaczy w duszy, chce mówić ktoś inny oprócz Jezusa, on milczy, tak jakby nie był u siebie. Bo rzeczywiście nie jest u siebie w duszy pełnej obcych gości, z którymi ona rozmawia, a przecież jeśli on ma w niej mówić, musi być sama. Jeśli chce słyszeć jego głos, niech się pogrąży w milczeniu. Wówczas to on wchodzi i zaczyna mówić. Koniec cytatu. Zdecydowałem się przytoczyć ten dłuższy fragment z mistrza Eckharta, żeby pokazać pewne przekonanie, jakie leży u podstaw mistyki zachodniej, która wywodzi się od Platona i tego kluczowego tekstu Platona, czy fragmentu państwa Platona przedstawiającego alegorię jaskini. Tam także dusza musi dokonać pewnego wysiłku oczyszczenia od zmysłowego postrzegania rzeczywistości, żeby objawiła się tej duszy natura świata. Podobny namysł jest tutaj, ale bardzo proszę o zwrócenie uwagi na ten podstawowy zabieg poznawczy, jaki tutaj proponuje mistrz Eckhart. I to jest zabieg, który często się pojawia. Nasze naturalne doświadczenie stanowi przeszkodę w odkryciu prawdy, która jest fundamentalnie przed nami zakryta. Żeby
ona się ujawniła, musimy w pewnym sensie zamilknąć, oczyścić się, oczyścić swoją duszę i dopiero wtedy wybrzmi głos bytu. Jest to bardzo dalekie nawiązanie, można powiedzieć, także do intuicji pitagorejskich. Pitagoras, jeden z pierwszych filozofów, powiedział, że świat przez to, że stanowi harmonię bytów, to jak każda harmonia jako swój efekt przejawia się w postaci muzyki. Tylko że my tej muzyki nie słyszymy, bo jesteśmy tak do niej przyzwyczajeni, że już jej nie słyszymy. Nasze naturalne zaprzątnięcie tym, co na co dzień się nam przydarza, odcina nas od tej prawdy, od tej muzyki. I musimy jakoś zamilknąć, nastawić ucho, żeby usłyszeć. Nie będę już tutaj więcej cytatów przytaczał, ale na koniec przypomnę, że w praktyce stoickiej, którą ja sam mówiący te słowa praktykuję, pojęcie prawdy zazwyczaj pojawia się w zestawieniu i w kontekście pojęcia dobra jako nie czegoś, co poznajemy, ale raczej jako czegoś, co doświadczamy. Czego doświadczamy? Prawda jest stanem, w jakim się człowiek znajduje i stoicy mówili o tym w kontekście rozpoznania naszej natury, naszej racjonalnej natury i postępowania w zgodzie ze sobą. Prawda jest to stan, w którym postępujemy w zgodzie z naszą najgłębszą naturą. Wymaga ten stan rozpoznania tej najgłębszej natury i działania podług niej. I w tym kontekście antyczni stoicy, jeżeli w ogóle, najchętniej używają określenia prawda. To powiedziawszy, chciałbym już zakończyć moje rozważania i zaprosić Cię do eksplorowania na własną rękę zawiłości, jakie kryją się za prostym, niby zdawałoby się, pojęciem prawda. Do zobaczenia i do usłyszenia.